Cześć kochani, witam Was dzisiaj w mojej łazience. Dzisiaj chciałam Wam pokazać, jak czyszczę swoje pędzle do makijażu. Tutaj są wszystkie moje pędzelki. Nie mam ich zbyt dużo, ale akurat tyle mi wystarcza. Zacznę może od mycia dużych pędzli. Tego, którego używam do pudru, bronzera, różu. On jak widać jest brudny. I co ja robię? Najpierw sobie tutaj wlałam odrobinę wody, ciepłej, zwykłej wody. I teraz tutaj sobie dorzucę, mam szampon dziecięcy, to jest opakowanie nie po szamponie, ale to jest zwykły szampon dla dzieciuchów. Tutaj sobie jedną pompkę. Dobra. Wymerdam. I teraz co robię? Teraz biorę mój pędzel i delikatnie go tutaj jakby maczam tak w jedną stronę, w drugą, delikatnie, żeby mi się nic z włosiem nie stało. Tak robię, możecie zauważyć, jaka woda leci brudna. I tak robię. Przepraszam Was za wszelkie trzęsienia, ale nie mam wprawy w trzymaniu po prostu mojego sprzętu. Okej. Teraz tą wodę odpuszczę i wleję świeżą i tą czynność powtarzam, aż woda nie będzie całkiem czysta. Jak możecie zauważyć, pędzel już jest czysty, brudna woda już nie leci z niego, żaden brud, żaden syp, że tak powiem. Że teraz go delikatnie tutaj ręką jakby wyduszam. I teraz oręcznik po prostu tak go trochę przyciskam. Nigdy nie robię tego tak, tylko zawsze robię to tak. Najczęściej biorę jeszcze ręcznik i lekko przyciskam, żeby tą wodę po prostu jakby wyssać z niego. I tak robię, aż nie będzie całkiem suchy. Tu na ręczniku trochę jeszcze jakby brudnego widzę zostało, ale to pewnie typowa resztka, bo woda już leciała czysta. Cześć, synek. I tak go osuszam. I ten pędzel jest już czyściutki. Ja nie mam żadnych nakładek na niego, żeby on nie stracił kształtu. Po prostu jakby ręką mu nadaję ten kształt, żeby on był taki normalny. I go po prostu kładę najczęściej w ten sposób, żeby on sobie po prostu wyschnął. Za chwilkę Wam pokażę, jak myję. Znaczy ogólnie tak robię z każdym dużym pędzlem, a za chwilę Wam pokażę, jak czyszczę małe pędzelki do cieni czy do czegokolwiek. Jak widzicie, duże pędzle umyłam, trzy małe też. Został mi jeden tylko, to jest akurat ten języczkowy. I teraz jak ja myję małe pędzle, nie będę mi oczywiście robiła tak jak tymi dużymi, bo nie chcę, żeby mi tutaj po prostu naleciała woda, żeby mi się włosie odkleiło. Także ja robię tak. Zamaczam jakby delikatnie w tej wodzie. Woda jest oczywiście z szamponem dla dzieciucha. Co można zauważyć, bo piana jest. I po prostu lekko zamaczam. I później jakby oręcznik robię. I to po prostu powtarzam tak długo, aż będę widziała, tutaj mały chce mi pomóc. I po prostu tak długo wycieram, aż będę widziała, że ręcznik jest czysty, ręcznik jest czyściutki, także pędzel też. Ale jeszcze raz zamoczę. I jeszcze raz tutaj wytrę go. Także kochani, to by było mój sposób, znaczy mój sposób, to po prostu w jaki sposób ja czyszczę swoje pędzle. Mogli się też zobaczyć, w jakiej pozycji ja je suszę. Nie wiem, czy Wam się okaże ten filmik przydatny, ale może niektórzy z Was byli ciekawi po prostu, jak ja dbam o swoje pędzle, także już teraz wiecie.
Przepraszam za moją długą nieobecność, ale już do Was wróciłam, już z Wami będę. Także mam nadzieję, że filmik Wam przypadł do gustu. Ja się z Wami żegnam i do zobaczenia w następnych filmikach. Pa, pa!